Hejka kochani, z tej strony Nicole i ja jadę dzisiaj do Soneta. I dzisiaj mamy pierwszy trening, walentynkowy trening. Od miesiąca chyba już nie jeździłam z trenerem, tylko tak po prostu na rozruch wsiadałam, bo Sonet cały czas był sztywny albo lekko kulał. I wczoraj nie chodził. Przedwczoraj Sonet bardzo ładnie chodził, w sensie w ogóle nie było ani przez chwilę jakiegoś zawahania gdzieś tam, no nie podwinęła mu się nóżka chyba ani razu prawie, że może gdzieś tam, że nawet nie zauważyłam, ale powiem wam, że ja się tak cieszę, że w końcu siądę i troszeczkę popracuję chociażby nad sobą, bo w sumie to nie wiem, czy dzisiaj będzie tak samo fajnie, jak było ostatnio, czy będzie gorzej na przykład i w sumie nic nie zrobimy, no ale odcinek będzie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja się ubrałam dzisiaj na różowo, mam różową kurteczkę, różową koszulkę termiczną z długim rękawem i takie bordowe spodnie. I mam smaczki z walentynkowej kolekcji z Candy Horse, mam paluszki lukrowane i jeszcze mam tą przecudowną krówkę, którą już nie mogę się doczekać, aż dam studentowi do spróbowania. W ogóle ona jest tak ładna, że aż sama bym ją chętnie zjadła w tej chwili, ale dobra, przeczekam i dam synecikowi, jako że walentynki no to dostanie. I te paluszki też zaniosę do stajni i będą w pace leżały, żebym mogła je dawać, bo ogólnie zapomniałam w ogóle o tym, że ja zamówiłam te smaczki, leżały cały czas w schowku. Z tyłu widzicie w ogóle balony, balon z napisem Love i balony 19, bo Sonet niedługo ma 19. I robiliśmy fotki z napisem kocham i z napisem właśnie 19, żeby mieć na Insta jako właśnie fotki na walentynkowy dzień i na 19 Soneta, która jest całkiem niedługo. No jeszcze, jeszcze z ubioru, no to mam tą fioletową kurkę cały czas, no ona nie jest do końca taka różowa, ale jednak w tych samych odcieniach, w tej kolorystyce mniej więcej. Ale w ogóle tak się ubrałam, bo ostatnio kupiłam czaprak z Kentucky, pokazywałam wam już w ostatnim odcinku przez chwilę go. Ujeżdżeniowy co prawda, dlatego dzisiaj też siadamy ujeżdżeniowo, no bo skakać na pewno nie będziemy, no bo nie wiadomo, on pewnie może jeszcze oszczędzać tą nogę, albo nie wiem, gdzieś źle wyląduje, będzie znowu go bolało, a nie chcemy tego, więc po prostu siadam w ujeżdżeniówkę, popracujemy troszkę ujeżdżeniowo. No i zobaczymy w ogóle, jak to będzie wyglądało, bo ja nie lubię jeździć w ujeżdżeniówkach, dobrze to wiecie. No, także odpalam auto, jadę do stajni i będziemy się ogarniać z sensorem na trening. Trzymajcie kciuki, żeby ten trening wypalił i w ogóle, żebyśmy mieli już normalnie możliwość jazdy i pracy, bo już się, szczerze mówiąc, za tym stęskniłam bardzo. Przez miesiąc nic nie robiliśmy, nie? Tylko się obijaliśmy i go tylko lekko gdzieś tam ruszałam, żeby mógł w ogóle troszkę się rozchodzić, rozruszać te swoje nogi. Ale nic takiego mocniejszej pracy nie było, więc no dzisiaj taki pierwszy dzień, gdzie faktycznie ja się chyba zmęczę i on pewnie też. O ile wszystko będzie dobrze, o ile dalej będzie ładnie chodził i nie będzie żadnych usztywnień, kulawizn i tak dalej. Także lecę do stajni i będziemy się ogarniać. Dobra, właśnie przyjechałam do stajni i właśnie dostałam od Heleny SMS-a, że jestem przegrywem i że Sonet leży. Także biegnę do stajni, bo mam nadzieję, że on będzie dalej leżał, jak przyjdę. Bo jak nie, to go zabiję. Dobra, uwaga. Cześć, myszka moja. Udało się w końcu. Dobra, osiołek już wstał. Troszkę sobie poleżeliśmy, zrobiliśmy fotki. Nagrałam, jak on wstaje, bo wstawał on tak kalecznie, jakby to było, nie wiem, jego najtrudniejsze zadanie w życiu. Ale już wyczaił, że mam smaczka, także zaraz go dostanie. Zrobię ładne jakieś zdjęcie. I będziemy powoli się ogarniać, bo patrzcie, jaki bruda z niego. Trzeba się go umyć. Dobra, jako że dzisiaj jesteśmy, planujemy być dzisiaj cali na różowo, maksymalnie ile mam takiego sprzętu, to tak będzie, to biorę różowy nasz kantar z Eskadrona. Ten ładny, który ma bling bling na nachrapniku. Tylko jeszcze muszę teraz sporo tam wszystko tu porozkładać. Mówiąc, mi spadł.
gdzie on jest? O, tu. Uwiąz. I ten, o właśnie, czaprek z Kentucky będzie. No i żeniówka, ona tam najniżej jest, to zaraz wszystko poprzynoszę. Tylko wniosę kantar. Jeszcze muszę zrobić w ogóle wiaderka, meszyk, wszystko. Także chyba zacznę właśnie od meszyku. Wiaderka, jeszcze zastanowię się, czy dzisiaj, czy jutro. Bo mi się niezbyt nie chce, chyba że chłopa poproszę później. Dobra, zaczynam od meszyku. Dobra, nastawiłam czajnik, zdjęłam siemię lniane, bo je trzymam w takim wiaderku po suplementach na pace. I przesypuję do wiaderka, w którym będę zaparzać. To jeszcze muszę nasypać drugiego wiaderka meszek i później wszystko zaparzyć, zalać zimną wodą mesz. Znaczy taką ciepłą, później wrzątkiem. A to od razu wrzątkiem zalewam. Nigdy nie wiem, ile tego sypać, także tak sypię na oko. Może jeszcze trochę. I miarkę meszu. Mesz mam tu. Tylko nie wiem, gdzie mam miarkę. O, tu mam miarkę. To właśnie miarkę meszu stąd wezmę. I będzie picobello. Dobra, mam nasypany mesz. Trochę mi się rozsypało. I siemię lniane, to biorę to wszystko. I niosę tu, obok czajnika. I czekam, aż się zaparzy. A do meszu dolewam trochę ciepłej wody. Znaczy tak trochę, tak żeby się zalało w miarę całą mysz, co tu jest. Biorę mieszadełko, moje ulubione, z Saracena, które dostaliśmy od Optifidu. Jestem zakochana. W końcu nie mam drewnianej łyżki, tylko takie profesjonalne mieszadło. Póki się ta woda sobie leje, to właśnie mieszam. Akurat się czajnik zaparzy do tego momentu pewnie i będę mogła wszystko zalać. Dobra, właśnie zalałam meszek i siemię lniane wrzątkiem. Proszę, to się jeszcze zrobi wyglutka. A tutaj mamy już meszek cały zalany i czekamy, aż się nam zaparzy. I będzie idealny do spożycia. A w międzyczasie biorę się za szykowanie sprzętu. Miau! Boję się go cały czas. Dobra, umyłam w międzyczasie kaloszki, naszykowałam sprzęt, czyli wzięłam ochraniacze białe na przody, czarne na tyły i kaloszki czarne na przody. Mam tutaj czapraczek na sztawy różowy, podkładkę, ujeżdżeniówkę i derkę czarną z futerkiem. Wolę tą niebieską z futerkiem, ale no urwało mi, bo miałam bucik, ale generalnie to mówiłam, że błękitną derkę wolę bardziej, tą z futerkiem, ale niestety ona nie pasuje do różu, więc lepiej, że już będzie czarna po prostu, bo czarny do wszystkiego pasuje. Nie jest wieczór? Będzie dzisiaj prawdziwy mężczyzna w luzu. Dobra, Misio już jest na korytarzu w swoim najlepszym kantarku, jaki ma, chyba. Zdjęłam mu derkę, nawet byłam ją nie pokazuje, bo ona jest w stanie tragicznym. Ona po prostu ma... Zrobiłeś smaczka, tak? Ona po prostu ma błoto tak przyklejone, że ono odchodzi płatami z tej derki. Także ja próbowałam ją wyczyścić, ale nic nie schodzi. Tragedia, bym musiała palcami to odrywać, a mnie to nie, brzydzi i nie mam czasu na to. Także biorę się za czyszczenie samego wygadka. Biorę naszą szczoteczkę od Ready Horse i czyszczę, bo nogi ma strasznie brudne, ale na szczęście zeschnięte to błoto jest, więc szybko pójdzie. No i szyja w najgorszym jest stanie. W ogóle z tych różowych rzeczy, co wam mówiłam, co mam dzisiaj na sobie, to jeszcze zapomniałam wymienić to, że mam te buty różowe. I jeszcze dzisiaj mi przyszedł pasek do zegarka z Stitchem. Takie wzorki w Stitcha. I on jest taki też różowy. Także wszystko mam dzisiaj dopasowane. Dobra, konik jest w miarę wyczyszczony. Nie obyło się bez mycia nóg, bo już po prostu nie mogłam doczyścić ich. Więc szybko umyliśmy nóżki, kopytka, takie ładnie błyszczą się nam. I teraz biorę się za smarowanie dupki i później będę tutaj ogon i grzywę. I jeszcze muszę wytrzeć odżywkę, w sensie ścierkę na porostu włosów do jego grzywy, bo chcę, żeby jak najszybciej urosła. Przyszłam właśnie umyć ręce po tym, jak smarowałam sobie tutaj dupkę i akurat się szybko zaparzyło. Siemię lniane i myszek. Zobaczcie, jak ładnie wygląda ten ogon.
Jak brzydko wygląda ta grzywa. Masakra. Prezent jest cały wyczyszczony, więc ja się biorę za siodłanie. I będę musiała jeszcze zmienić buty na oficerki i założyć kask. I będziemy gotowi do jazdy. Wsadziłam Sonetę na chwilę, żeby sobie odsapnął, bo mieliśmy trochę więcej czasu. I patrzcie, on tak grzybał, że całe siano, zamiast tego, żeby być w miejscu siana, to ma sianem pościelone po prostu w boksie. Zrobiliście sobie, ty jesteś głupi. Dobra, już jesteśmy oficjalnie osiodłani. Sonecik ma ogłowie na sobie. Ten czabraczek, który tam wystaje spod derki, no i oczywiście ochroniaczki, wszystko. I Janka z oficerki, idziemy już na halę. Ja biorę ze sobą bata, z którego zleciało końcówka, szkoda. Ostrogi, bo nie wiem, czy się przydadzą. No i picie, i powerbanka. Lekko prawym nadgarstkiem troszkę pokaż do wewnątrz. O, leczu. A ta zewnętrzna, ona tam prowadzi. Lewa i
strony, o tak. Żeby on się troszkę rozluźnił. Powoli, jedzie dłużej niż 2 minuty ćwiczenia.
Dresażystka, palc do przodu, głowa do góry. Tak. Super. Bardzo dobrze. I teraz sobie ładnie zagalopuj na lewo. Tak, to było dobrze przygotowane, tak? I teraz sobie tak, Nicole, myśl, że tak, jak koń galopuje, to tak jak ręką, jak lokomotywa idzie, kółeczka takie, kółeczka, o tak. Dobrze, tu dosiadam sobie luźniutko, siedź, on jest lepszy do siedzenia dla ciebie w galopie, dlatego to wykorzystuj i poprawiaj swoją sylwetkę, nie? Że wiesz, głowa do góry, wyprostuj się. O tak. I znowu rączki, tak jak lokomotywa. O, dobrze. Super. I ładne przejście do pusa ćwiczebnego. Na kole sobie zostań. Miękko. Dobrze, dobrze. Okej. Bardzo dobrze przeszedł. I teraz sobie znowu zaplanuj i znowu zagalopuj. Od wewnętrzny. O, tak. Troszkę mu dupka wpadła. Następnym razem trochę tego przypilnuj. Tak. I znowu sobie tak oddychaj głęboko i znowu przejście do pusika. A pilnuj zadu. O tak. Nie? Bo on ma taki moment, że trzeba bardzo szybko go do wewnątrz ustawić, nie? O tak. I znowu sobie zagalopowali, nie? Dobre, zagalopowali. Teraz spróbuj na długiej ścianie trochę sobie tempo pozmieniać. A na następnej wężykiem. Proszę, o, ten to poszerza, a nie tam biegnie. Dobrze. Patrz do przodu, patrz do przodu. Tak. I teraz dwie łydki, dwie wąsy, ładnie go przeprowadź przez ten zajęcie. O, tak, żeby wiesz, nie upadł na przód. Bardzo dobrze. Na koło i troszkę dłuższa szyja, dobra? Teraz. Tak, jakby chciała go trochę wypuszczać. Niektórzy robią tak rączki do przodu, żeby zobaczyć. O, właśnie. Super. O to chodzi. Bardzo dobrze. I wtedy koń musi utrzymać ten sam rytm galopu i przy tym, wiesz, ładnie obniżyć szyję. O, nabierz sobie teraz wodzę. Tak. Teraz spróbuj tak delikatnie takie półparadki i trochę skrócić ten galop jakby. Jakbyś chciała, żeby on trochę krócej, tylko żeby przy tym nie usztywnił się. Lekko przytrzymać i krócej. Lekko przytrzymać, żeby bardziej na zacie. O, jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. Miękko na ręku. Tak, jeszcze troszkę na. O, tak. I teraz go znowu wypuszczaj. Na duże koło i rączka do przodu. Dobrze. O, tu jest fajny koń. Jedziemy na dresaż. Tak. Teraz sobie znowu pomału go poszerzaj, wiesz, na tej ścianie i na następnej trochę więcej. Tu sobie go ładnie nabierz teraz, tak delikatnie. Lekko ustawienie w lewo, tak? Bo jak dodasz, to na pewno mu ta dupka do środka wejdzie. I poszerzaj. Jeszcze. I jeszcze. O, tak. Nie szkodzi. Idzie koń trochę noga. Staraj się to bardziej od dosiadu i z rozpędu. Teraz. O! Ucieka mu trochę noga, wiesz? Za dużo nie będziemy dodawać, bo mu trochę ucieka. I na kółeczki. A teraz pomalutko go sobie nabierasz. Delikatnie przytrzymać, odpuścić. Przytrzymać, odpuścić. Trzymaj go w lewo w ustawieniu. W lewo, w lewo. I teraz już przejście do pusa. W lewo. Cały czas myśl w lewo. O, 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 tak. Super. Teraz sobie gdzieś zaplanuj i ładnie go zatrzymaj na chwilę. Grzecznie, mięciutko, mięciutko. O, prawie, że się równo zatrzymał. Troszkę zadek mu jedna nóżka delikatnie została. Pochwal. Zrób chwilę przerwy i zaraz naprawię. Miękko, pomyśl o czymś przyjemnym, o walentynkach jutro. Na pewno jakaś impreza będzie. Co robić dla Piotrka jutro? Jak zdam, to będzie impreza. Jak nie zdam, to nie będzie. A jutro masz? No. Głowa do góry, Nicole, tak. I teraz sobie pomalutku ustępowanie. Możesz najpierw pojechać ten, wężykiem, a w tą drugą stronę sobie zrobisz ustępowanie, wiesz? Tak. A
patrz do góry, nie? Bo jak głowę patrzysz w dół albo gdzieś tam, to od razu całe twoje ciało jest krzywe. O, dobry kąt. Lekko teraz zgięcie w prawo, tak. Patrz do przodu, luźniutko. I próbuj go zewnętrzną wodą, czyli lewą wodą i prawą łydką do ściany poprowadzić, ale lewą wodą. Lewą, On ucieka, ja wiem. Ja wiem. On ucieka, ale nie podnosi się do góry. Tego trzeba go uczyć, bo często jest tak, że ty go spychasz tylko prawą i on ucieka, wiesz? O, teraz dobrze pusuje. I teraz sobie ładnie zaraz na kole zagalopowany. O tak, zdjęcie lekko w prawo. Dobrze. I teraz zagalop. A trochę jeszcze takie to zagalopowanie było zgadywane, nie? To jest prawo wewnętrznej łydki. Tak. No. Dlatego nie było takie idealne. Tak. Ty bardziej chciałaś ciało niż on. A jeszcze chwilę zostań w galopie i zrobisz sobie zaraz przejście. A teraz sobie zaplanuj przejście. O, tak. Lekko w prawo, lekko w prawo. O, i teraz zagalopuj. Od wewnętrznej, hop. O, tak. Tak, jak teraz. O, i teraz na przykład on nie jest tutaj, nie? On trochę jest tu w prawo, może sztywniejszy tutaj w szyi, ale nie wpada zadem do środka. Dobrze. A, sobie siedź, na prawe strzemię naciśnij. Tak, super. I teraz sobie pojedziesz na długiej ścianie, najpierw węży, a potem takie lekkie dodanie, nie za mocno. Tak. Patrz do przodu, żeby ten węży był taki precyzyjny. Dobry, dobry, dobry. Teraz bym taki u góry, nie upadł na przód. I tak troszeczkę. O, dobry. Tak. I pomału od ciała. Od ciała. Skracaj, skracaj, skracaj. Zostań sobie na kółeczku. I teraz tak samo. Jakbyś chciała, wiesz, dwiema wodzami przytrzymać i troszkę bardziej krótszy ten dalej. Jak troszkę się usztywni i tak się zawsze, to wtedy miękka ręka. Jeszcze. O, to jest trudne, bo on się musi zebrać, nie? Tak, jeszcze troszkę, tak, mięciutko na ręce, dobrze, tak, i teraz go teraz możesz go wypuszczać, teraz szyję, i dłuższa szyja, bardzo dobrze, super, bardzo dobrze, usiądź sobie na środku siodła, tak, żebyś na środku była, bo trochę cię wnosi na lewo. Fajny kąt. I teraz sobie go tak nabierz i takie przejścia w dwóch galop, dobra? Dobre przejście, super. Patrz do góry, tak. Nawet możesz sobie dłużej jeszcze kusem, jeżeli trzeba, nie? Tak, patrz do góry. Dobrze. O, teraz było super przejście. Ładnie posłuchał. A. Potem ten, troszkę nie chciał ten, ale on zrozumie za chwilę. Jeszcze raz powtórzymy. A, mięciutko i ładne przejście. Cyk. Dobrze. A, i teraz jeszcze raz. Zagalopuj. A, trochę uważaj, bo trochę wynosi go na zewnątrz, nie? Łopatką. A teraz znowu sobie spróbuj pojechać wężykiem i dodamy na tej następnej ścianie. A prowadź, dawnie, prosto, sieć, tak, o! I tak. I tak, jak dopiero na wprost wyjedziesz, to pomału to siadło poszerzy. Jest, bo on nie, o! I jeszcze, i jeszcze, tak! Super. A, wypuszczaj go do dołu, damy mu luz, wiesz?
A, żeby nie za dużo. I tak. Super. Tak jak teraz. Bardzo dobrze. I tak sobie pomalutko bierz do kłusa angażowanego, chwilę pokłusuj i będzie git. Brzuszek do przodu, głowa do góry, bo wtedy mu pomożesz równowagą. O tak. Jak się chce porozciągać, to jak najbardziej. Wtedy ten brzuch do góry trochę schowa. Grzbiet idzie do góry. O tak. Bardzo dobrze. Dobrze mu ta przerwa ten. Zrobiła. Nie ma tego, tylko żeby nic nie wykombinował. O, teraz dobrze kusuje, bo on nie leci, wiesz, idzie równym kusem. Musisz uważać tylko na początku, żeby on nie biegał, nie? O, tak ma chodzić. Teraz idzie zupełnie, wiesz, luźniutko. Tak, Helena zabrała paszę. Mama Karmeli zabrała paszę. Jak tam żarówki świecą? Jeszcze? Proszę? Jeszcze żarówki świecą? Żarówki świecą, słuchaj, trzymają się. Nawet naprawiłam w końcu te kabele, bo tylko pan najlepiej mówi do mnie, no, że gniję, nie? Dobra, skończyliśmy jeździć. Jestem zadowolona, było bardzo fajnie. Jestem zadowolona z siebie i z Soneta. Troszkę mu się tam podwinęła noga parę razy, ale i tak było o wiele lepiej, już mogliśmy przynajmniej coś popracować, a nie się tylko obijać i tracić mięśnie. Także wracamy do stajni, trochę zimno jest. Teraz się dobijemy się, dostajemy myszyk, sunicik do stania. Pry, nic nie widać, muszę włączyć światło, a przynajmniej słychać. Pry, pry. Jezu. I kolacje już konie dostały. Tak późno jest. Zostawiam sobie ciara w boksie w dorce, bo jest strasznie spocony. Pod czaprakiem po prostu cały odcisk czapraka widać. Chowam na razie sprzęt, on je sobie kolację i później dam mu meszek. Idę umyć wędzidło. No i tutaj wszystko porozkładać. Dobra, biorę Sonecika meszek. Już wcześniej przelałam siemię lniane do niego. I daję mu do boksu. Jak będzie jadł, to mu zmienię derkę. Proszę. Dobra, póki sobie je, to ja zabieram dereczkę. Jezu, czekaj. No daj mi zdjąć derkę, Sonet. Dziadu. No nie da. Jezu, dobra. Dobra, udało mi się rozpiąć to. Zdejmujemy. Dalej jest trochę mokry, ale ta dyrka wypadek ma polar, także git. Nie będzie musimy. Zmieniłam dyrkę, udało się. Smaruję jeszcze dupkę letonem na noc, póki jeszcze je myszek i później będę musiała tylko umyć wiaderka i w sumie koniec. Nie robiłam dzisiaj wiader z jedzeniem, bo mi się nie chciało i już jest za późno, bo jest 21. Także zrobię to jutro. Dobra, wiadra są wyjedzone, proszę bardzo. Idę je umyć i idę zaraz zwijać. Dobra, wiadra zrobione. Zabieram miotłę. Sonecier sobie tam wcina siano, które sobie rozwalił oczywiście wcześniej na cały boks. Więc ja mu nie dorzucam więcej. Bo to jego wina, że on nie ma siana w kupie, tylko ma nim pościelone. No i sobie zabieram kurtkę. I zwijam. No. Kolibtona jeszcze muszę zabrać. W ogóle jest strasznie zimno. Może dlatego, że jest 21, ale jest zimno. Dobra, ja już właśnie dojechałam do domku. Także pamiętajcie, żeby zostawić łapki w górę. Napisać jakiś komentarz, zasubskrybować kanał oczywiście, jeśli jeszcze tego nie robicie. I co? I widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa!